Cześć, witajcie. Chciałbym wszystkim pokazać zgrzewarkę do pakietów, do baterii, ogniw. Myślę, że to już wszyscy znacie rozwiązanie transformatora ze starej mikrofalówki. Natomiast jak zrobić tak naprawdę rozsądnie? Zbudowany mam tutaj taki prototyp, proszę bardzo, coś takiego na przykład na przewodach, jak to niektórzy pokazują. Dwie elektrody tutaj zmiedziane, ale tak naprawdę, słuchajcie, to się nie sprawdza, bo jest to nierówne, za mała siła ścisku i tak dalej. Pokażę Wam, jak naprawdę wykonać to tak w miarę solidnie, a tanio. Przede wszystkim potrzebujemy sklejkę, jakąś płytę dowolną. Musi być sklejka, żeby była cienka, twarda, nie zajmująca jakieś tam wiele miejsca. Jakieś tam blaszki do mocowania, wiadomo, o śrubkach nie mówię. Kostka zaciskowa, taka, dwie kosteczki się przydadzą. No i bardzo ważny element, który się przyda nam, to jest płytka miedziana dwustronna, czyli laminat normalny dwustronny. Ważne jest to, żeby obydwie strony miały mieć na sobie, a w środku po prostu izolator. No i dobra, bierzemy się do roboty. Ja będę pokazywał stopniowo, co jak potrzeba zrobić. No i tak, następnym etapem to, co musimy zrobić na naszej płycie, tutaj tej sklejce. Odrysowujemy sobie kreseczki, czyli łapiemy sobie przód, tył czy odwrotnie, tył, przód, jak to chce. I według linii na środku centralnie rozwiercamy dziurki. Ja tu już mam swoją wiertarkę przygotowaną, która sobie samoczynnie wierci. O, proszę bardzo, żeby nikt nie powiedział, że to ja robię samoczynnie. Jedzie sobie wiertareczka w dół, sama sobie wywierci otworki. I wiemy, że to jest centralnie równiutko, prostopadle. Także wiercimy dziurki i zaraz pokażę, co robimy dalej. No i więc tak. Tak wygląda moja dziurka, tu rozwiercona. O, proszę bardzo. Dziurka rozwiercona jest na przestrzał. Troszkę z tym zeszło, a generalnie chodziło o to, żeby się dało tą płytkę tutaj, o, ładnie wcisnąć na ciasno. Żeby się dało zamocować mocowania do druta. No i dobra, i lecimy dalej. No i tak. Wracamy z powrotem. Tu już przygotowałem to. Troszeczkę musiałem zmodernizować to, ale o, teraz mamy ostrość może dobrą. O, płytka jest włożona w ten otwór, który był rozwiercony. Polutowane są tu dwa zaciski. Tu, tak jak widać, zaciski do mocowania tych drutów, czyli tych tak jakby już do punktowania, do zgrzewania. I dwa przyłącza tutaj na przewody. Starałem się to zrobić blisko, żeby spadku nie było, żeby się to nie grzało. Płytka włożona, tu od drugiej strony zabezpieczenie, żeby się nam nie chciała wysuwać. No i w dalszej części co? W dalszej części sobie już tu przygotowałem, powierciłem dwa otworki, gwintujemy, wiercimy. Nie boimy się wiercić w transformatorze, bo się nic nie dzieje. Na pewno nie stracimy prądu czy czegokolwiek, żeby ktoś tam nie musiał mówić, że to ma znaczenie. I później będzie to wyglądało tak, że te blaszki dwie, które są, będą zamocowane o, w ten sposób. I będzie dźwignia, która będzie sobie pracowała. Także bierzemy się za przykręcanie i zaraz wracamy. No i dobra, blachy mamy przykręcone. Tak to wygląda. Dziurka przewiercona na końcu płyteczki. I teraz co musimy? Po prostu to skręcić sobie tu elegancko. I na tym będzie koniec wstępu. Troszkę jedną ręką jest ciężko, ale o, już mamy, o. Skręcimy sobie elegancko i już tam dźwignia będzie zaczynała powoli pracować. Dobra, bierzemy się za skręcanie. No i okej, dźwignia zrobiona, chodzi elegancko. Ważna rzecz, jak ktoś coś skręca, robi śrubki jakieś, gdzie pracują, ważna rzecz, bardzo prosta metoda, lakier do paznokci. Można gdzieś podwędzić komuś w łazience. O. Damski, smarujemy tutaj śrubeczkę, żeby się nie odklejała, nie odkręcała. O, widać teraz. I ma to po prostu sens, bo inaczej byśmy musieli zakładać kontrę. I jeszcze jedną rzecz pokażę, jaką można zmodernizować. Bardzo prostym, tanim kosztem. Bo pasowałoby, żeby to fajnie tak pracowało, nie? Więc co pomyślałem? Tu zamocujemy sprężynkę. W tej części będzie zamontowana sprężynka. I po prostu będzie się to tak nam elegancko, ładnie odbijało, będzie sobie sprężynowało samo. Dobra, teraz pokażę, jak to zamocować. No i tak, blaszka przykręcona jest tutaj. Taką blaszkę znalazłem z
sprężynką wkręcik. O, trzyma się. I elegancko nam sobie sprężuje, sprężynuje ładnie, pięknie. I to dosyć mocno trzeba nacisnąć. Ze względu na to, że jest ramię tutaj, jest dźwignia zrobiona. No i dobra. No i teraz musimy jakoś przewody te przeplatać tutaj do podłączeń do tych zacisków. Dobra, bierzemy się za przewody. No i mamy wszystko skręcone. Pokażę, jak to wygląda. Musiałem przewody przepuścić, bo mi wychodziło od przodu, teraz wychodzą od tyłu. Ktoś to może zauważyć. Wychodzą elegancko, nawet udało mi się włożyć więcej, czyli mamy 3 zwoje, nie 2. Tak naprawdę opaski lecą, sprężynka sobie siedzi, trzyma wszystko elegancko. 4. Tu mamy wyprowadzenie i leci już do zacisków bezpośrednio poskręcanych. O, tu pokażemy, jak to wygląda skręcone. Tak, to o, właśnie udało się złapać. Może to nie wygląda jako super profesjonalnie na jakąś taką zgrzewarkę, która kosztuje kupę kasy, ale działa. O, pokażę, o, proszę bardzo. Sprężynka odbija. To jest najważniejsze. Teraz kwestia tylko zrobienia sobie dwóch elektrod, które są mocowane tutaj, o, tu zaraz coś ostrości nie mogę złapać, o, tu w te śrubeczki, zaciski od kostek elektrycznych, a najlepiej to zrobić z drutu miedzianego, nie jakieś tam mosiężne, bo mosiężne są przyłapywane, czyli bierzemy drut w zależności od tego, jakie są te zaciski z kostek wyprowadzone, na przykład drucik może się sprawdzić 2,5 średnicy, i no i praktycznie rzecz biorąc z tego zrobimy, tylko że musimy zaostrzyć na szpica, żeby były idealnie ostre, żeby jak najmniejszą powierzchnią po prostu przylegało do pakietu gdzieś tam do zgrzewania. Także o, tak to wygląda w całości. No już wiadomo, za chwilę kwestia podłączenia jeszcze tutaj zacisków. Zaciski ja podłączam przez mikroswitcha takiego, którym to załączam, typu klik. No to dobra, ja podłączę i w międzyczasie pokażę. No i dobra, chciałbym pokazać, jak wyglądają mniej więcej takie druciki, które będziemy wkręcali. O, to jest właśnie to. Tylko najważniejsze jest, o, może nie mam ostrości, żebyśmy mieli zrobione ładne szpice. W miarę proste, żeby były i ładne szpice, bo chodzi o to, żeby jak najcieńszy, najmniejszy punkt dostawał. I po prostu mocujemy je tutaj w zaciski. No i dobra, kręcimy. No i druciki mamy skręcone, czyli nasze te elektrody. O, sobie siedzą tu. Co prawda szczelinka teraz w tym momencie jest dosyć duża, bo ma gdzieś tam około 2,5, może 3 mm. Ale możemy spokojnie co zrobić? Po prostu kombinerkami je troszeczkę przygiąć do siebie, żeby one wychodziły jeden obok drugiego. Żeby się tylko po prostu między sobą nie zwierały. O, w tym momencie tak jak jest i już jest git. Dobra, bierzemy się za podłączanie już głównego zasilania tutaj mikroswitcha, który na razie prowizorycznie tylko powieszę, bo pasowałoby gdzieś zrobić ładne mocowanie typu klik-klik. No i tak, do podłączenia na pewno co będziemy potrzebowali? Kostki przyłączeniowe i tu uwaga teraz dla wszystkich. Nikt tego w internecie nie mówi, ale prawda jest taka, że większość transformatorów ma tu aluminium. Więc lutowanie jak komuś nie wychodzi, to nie dlatego, że nie wychodzi, po prostu nie może wyjść, bo przewody są aluminiowe, których się polutować nie da. No tak nasz kolega z Dalekiego Wschodu zrobił, dlatego musimy zastosować kostkę elektryczną, którą skręcimy sobie przewody z zwojenia pierwotnego. Znalazłem takiego mikroswitcha, to jest akurat z urządzenia do ogrzewania wody, ale jest sprawny, 16-amperowy, którego zamocujemy sobie tu w górnej części do klikania załączania. Przewodzik sobie puścimy, także biorę się do podłączenia i za chwilę wszystko wytłumaczę. No i tak wygląda, przylutowany, i pamiętajcie jedna rzecz, to uzwojenie jest uzwojeniem pierwotnym, które podłączamy do prądu. Jak ktoś nie ma pojęcia, to nie bierzcie się lepiej za to, bądź dajcie komuś, kto po prostu jest wykwalifikowany w tej kwestii, albo po prostu ma pojęcie o tym, żeby mógł to zrobić. Jeżeli coś mamy do czynienia z prądem, pamiętajcie, zawsze izolacją. Co prawda w tym momencie jeszcze tego nie mogę zamontować, bo tu na zewnątrz mamy styki, gdzie ktoś mógłby niepotrzebnie dotknąć prądu. Tutaj mamy uzwojenie wtórne, napięcie mamy niskie, tu mamy około 2 V, ale tu już niestety nie. Dlatego
przed zamontowaniem tutaj, gdzieś tam w górnej części, trzeba będzie jeszcze go po prostu wyizolować, żeby dla pewności nie dało się dotknąć gdzieś tam niepotrzebnie czegoś tam. Dobra, bierzemy się za izolowanie. No i dobra, mi się udało znaleźć, co prawda, rurkę termokurczliwą tej grubości, gdzie ładnie mi to pokryło. No i teraz kwestia jeszcze zamocowania. Tutaj są takie dylematy sporne, gdzie zamocować tego mikroswitcha. Natomiast moje zdanie jest takie. Dajmy go po tej stronie. Dlaczego? Każdy, jakby nie patrzeć, zawsze palec wskazujący ma bardziej wyrobiony. Czyli jeżeli będziemy naciskali tak, to nie klikniemy. A jeżeli naciśniemy tak, klik, naciśniemy palcem wskazującym, który zazwyczaj praworęczni mają bardziej sprytny palec. Dobra, więc bierzemy się za znaczenie otworów i montujemy go po tej stronie. No i dobra, słuchajcie, urządzenie mamy zmontowane. Kostka przyłączeniowa podpięta i uwaga, pamiętajcie, zawsze zakładajcie bezpiecznik. No, twierdząc, niektórzy myślą, że jest niepotrzebny, bo i tak w domu już jest, ale zawsze to jest urządzenie elektryczne, które dodatkowy bezpiecznik nigdy nie zaszkodzi, a może czasem komuś życie nawet uratować. Więc zakładajmy bezpiecznik. Tak to wygląda w całości u mnie. Jak teraz włączyć mogę, przyciskamy, nie dzieje się nic. Po naciśnięciu switcha, tu możemy pokazać, o, mając jedną rękę jest ciężko. Zaraz, czy coś się... No nie, nic nie fruwa, nic się nie dzieje. No w każdym razie zaraz pokażę, że to naprawdę działa. Jedyne co, to gdzieś tutaj ołówek przylatuje blisko. Także tak to wygląda. Mamy tu dwie elektrody. Proste urządzenie, skuteczne. Nie trzeba jakichś tam Bóg wie jakich cudów robić. Jak to niektórzy twierdzą. Elektrody zwykłe, przewodziki, tylko po prostu naostrzone. I na tym jest koniec. Przewód zasilający, mikroswitch. No wiadomo, można to w jakąś tam obudowę ewentualnie włożyć, jeżeli ktoś zajmuje się tym więcej. No i dobra, i zaraz pokażę, jak coś zgrzejemy. No i dobra, robimy próbę, na sucho załączamy. Słychać tylko transformator, jak działa. Stawiamy jakiś pakiet. Tylko uwaga, przy łączeniu baterii, jeżeli baterię łączymy do siebie równolegle, nie szeregowo, to żeby ktoś tam sobie niepotrzebnie nie pomylił biegunów, bo mamy tu plusowy biegun, tu mamy minusowy i tak możemy baterię złączyć, ale jeżeli weźmiemy tak, to już pójdzie automatycznie na zwarcie. Co prawda ja mam tu stare baterie testowe, ale po co ma gdzieś tam dojść do czegoś tam niepotrzebnego. Także pokazuję, przykładamy sobie tu, o. No zaraz, momencik, bo coś nam nie wyszło. O, i mamy elegancko punkcik zgrzany. Baterie się trzymają, proszę bardzo. Możemy, jeżeli ktoś nie ma pewności, ewentualnie czy siedzi, bądź na przykład czy z drugiej strony, możemy zrobić dokładnie to samo. Co prawda ta blaszka mi jest tu potrzebna, ale pokażę. O, nie udało się. O, i mamy zgrzane elegancko dwie baterie, które jak potrzeba są połączone, także proste urządzenie, naprawdę sprawdzające się. Kto potrzebuje zgrzewać pakiety, baterie. Dodatkowo do takiego urządzenia można sobie zamontować jakiś regulator ewentualnie typu ściemniacz od starej lampy, jakiś taki, który ma tam do 2 kW powiedzmy wyjście i to się sprawdza. Także działa bardzo praktycznie. Ja może pokażę jeszcze ewentualnie, jaki to tak naprawdę prąd ma. A prąd ma bardzo wielki. Także zaraz weźmiemy sobie coś metalowego i pokażę, że to potrafi naprawdę rozgrzać bardzo dużo. No, na przykład weźmiemy sobie jakąś śrubeczkę. Mamy śrubeczkę, tu proszę, jest śrubeczka, jakiś tam wkręcik. I tak jak widzimy, prąd jest naprawdę bardzo wielki. O, już śrubeczka się topi, smaży, proszę bardzo. Także nie ma, że jest urządzenie jakieś, które się nie sprawdzi, że będzie bezpieczniki paliło albo i tak dalej, mikrostyk poleci. Nie, nieprawda, nie poleci. Prąd nie jest aż taki na uzwojeniu pierwotnym. I jeszcze raz eksperymencik. Co prawda mi nie łączy śrubka tutaj. O, już połączona, proszę bardzo. Dobra, jak się podobało wszystkim, łapka w górę. Jakąś słupkę proszę i no co, do następnego filmiku.